Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Druk 291. Projekt nie był przygotowany 10 dni przed sesją, a więc również najpierw wprowadzimy projekt, później będziemy go omawiać. Kto z pani i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc otwieram dyskusję na ten temat. Mogę powiedzieć tylko tak, że tematy były konsultowane. Może nie wszędzie znaleźliśmy kompromis, ale wydaje nam się, że staramy się tutaj pomagać tym osobom, które wnioskują o pomoc w tym zakresie. W tym roku mieliśmy akurat prośbę nie z naszej dzielnicy i dlatego powiedziałem pani, która chciała tutaj oddać środki na ten cel, że no, każda dzielnica ma ten fundusz u siebie, może rozdysponować dla swoich mieszkańców. My to chcemy rozdysponować dla mieszkańców dzielnicy 16. I takie osoby powinny się do nas zgłaszać. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie ustalenia listy zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014.